September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with. Mama, Dad? Mama? Hmm? Dad? Cześć, witamy się z Wami serdecznie w nowym filmiku z organizacji kuchni. Mamy bardzo dużo szklanek, różnych kubków i chcieliśmy się tego trochę pozbyć, bo połowy nie używamy i stwierdziliśmy, że posprzątamy w szafkę w kuchni. Także zapraszamy Was na nowy filmik, do subskrybowania naszego kanału. Tak? Samym video kolendów. Tak? Idziemy sprzątać? Nie. Nie? Nie będzie sprzątać? A kto idzie sprzątać? Cześci. Tata. Nie. Nie? Mama. No. To zapraszamy teraz do oglądania. Nie. Nie. Dobra, to tak. Tutaj mamy dużo szklanek z Coca-Coli. Po co to jeszcze? Tutaj są jakieś szklanki, jak on kupił w jakimś sklepie. Tutaj jest dużo szklanek po Jack Danielsie. I tam wszystko pójdzie, no na razie do kartonu, a później to gdzieś oddamy. Te też są ładne, po Jim Beamie. My zbieramy ogólnie szklanki, jak widzicie. Tutaj też są. Jack Daniels. Jack Daniels. To są, jak pewnie większość z Was zna, Efe, czyli z raki tureckiej. To tak, tutaj mamy dużo szklanek do tureckiej herbaty. Tutaj mamy zwykłe szklanki, tutaj mamy jakieś kubki, tu mamy kubki do Ayran. Dużo miseczek, talerzyków, tu są jakieś szklanki, tu są do kawy i to chcemy. Tu chcemy dać talerze i miseczki, żeby było pod ręką, bo teraz mamy to tutaj. I jest nieład i skład, i nie ma ładu ani składu. I tutaj damy wtedy szklanki do herbaty, do kawy, tak? No, także tak to wygląda. Dobra, zostawiamy tylko parę potrzebnych takich szklanek do drinka, czy do coli, czy do czegoś, a resztę będziemy pakować. Gierek, jak ja? No. Nie mam. Nie mam. Na radzie, żeby ich wyrobić. Tam mam. Mama.
Tamam mı içiyor ondan? Aferin kızım. İç bakayım bir tane bakayım. İçer nasıl içiyor? İç bir tane. Bravo. Bu acayip. Tamam. Nie da nic zrobić, nie? Nie. Tak jak mama dzisiaj. Nie to mama dzisiaj. Mamy takie stare szklanki, talerzyki. Daj, mama. Hmm. I ci warto, to nie jest tyle. Jo, to tam. Daj, mama. Daj. Dzisiaj. No. Tutaj mamy takie do kawy, które zostały tylko cztery. Ale uważaj, nie zbić. Kupiliśmy je w Turcji, czyli w Turcji. I po drodze się zbiły właśnie dwie szklaneczki, nie? Nie. Miałam gdzieś inne, ale nie wiem, gdzieś może na strychu są schowane. Ale jak przychodzą do nas goście, to zazwyczaj robię w tych szklaneczkach do herbaty turecką kawę. Też można tak podać. Daniu mi to tutaj. Teraz wam pokażemy, tu mamy takie szklaneczki. Do herbaty ładne. I tu mamy takie z takimi kamyczkami. Mieliśmy też takie, właśnie one się zbiły, chyba zostaje jedna. Mamy też takie zwykłe. Bez niczego. Eliku, leci ci zaraz. Takie zwykłe są też. Mamy jeszcze takie szklaneczki, ale one są bardzo małe i taka zostawi ich tylko 6. Tu są z Ikei szklanki, tu są talerzyki od babci mojej, to one zostają. Tu mam takie kupione w Akcją, ale one są tureckiej marki, te i jeszcze jakieś tam były. Te idą do oddania, na razie wrzucimy je tutaj do kartonu. Kubki, jak widzicie, pełno jest tego i to się, tego się nie używa i to tak wszystko właśnie. Ewet. Wszystkie wyrzucamy, jak ja mówię. No. To będą takie podręczne, które używamy na co dzień. I w tureckich domach zazwyczaj jak będziecie albo byliście, to na pewno widzieliście, że szklanki się kładzie odwrotnie, chyba po to, żeby się kurz, mi się wydaje, nie zbierał. Ale ja też się tak nauczyłam i tak właśnie je kładę. No, nawet tak ładnie wygląda. No. Także tak to zorganizujemy, że będziemy mieli jedną szafkę właśnie z szklankami, kubkami. A tą będziemy mieli właśnie z talerzami, z miseczkami, żeby zwolnić też tutaj na dole. I jeszcze się tutaj myją, ja zawsze mówię piorą szklanki, także... İki tane dolaptan var, bir dolap boş. Şu bardaklar plastik su, bazen kondurma. Onlar yiyor. Başka? Ondan sonra şu nereden bilmiyorum. Şu da çöp, ne bilmiyorum. Ha. Gerek yok. Bunun tek dört tane var. Elif. Bu? Bardak.
Jo, tak, tu daliśmy talerze i miseczki, których nie używamy często. Na dole są te, które używamy na co dzień. I tak samo zrobiliśmy tutaj. Też daliśmy szklanki, które używamy na co dzień. O, tutaj będą jeszcze dojdą do zmywarki. Tutaj do wody, tu, które rzadko używamy. I tak samo, o, zrobiliśmy po kolei wszędzie. Jeśli chodzi o talerze, to mamy takie zwykłe z Ikei. Bo mieliśmy ładniejsze, ale dużo się zbiło przy przeprowadzkach i tak dalej i stwierdziliśmy, że w tym roku sobie kupimy, ale też mieliśmy tak dużo rzeczy, żebyśmy się nie zabrali naszym autem jeszcze z wielkim kartonem, z talerzami i miseczkami z Turcji, więc za rok na pewno sobie kupię ładny zestaw właśnie talerzy, miseczek, taki wiecie, ładny zestaw obiadowy i wtedy to pójdzie w odstawkę, wszystko, a tutaj będę miała ładny taki, wiecie, zestaw turecki. Tu mamy wszystkie szklanki do oddania. Tu mam taki czajnik, kiedyś dostałam od Hakana cioci, ale ja go nie lubię za bardzo, więc on też idzie do oddania. Tu jeszcze czyścimy w szufladach. Wyciągnęliśmy wszystko, będziemy sortować, bo ja tu co chwilę czyściłam, ale co chwilę się kupuje nowe rzeczy i co chwilę jest bałagan, więc organizuje mi to mój mąż, także mam nadzieję, że kuchnia będzie ładnie wyglądać. Tak, co teraz robimy? Ja pakuję wszystkie te szklanki, stwierdziłam, że zawiozę je do Polski. Moja siostra ma też przyczepę kempingową, może jej się coś przyda, a jak nie, to komuś oddadzą. Może czajnik weźmie sobie moja babcia, tylko jej kupię turecką herbatkę. Jest tutaj bardzo dużo tureckich szklaneczek, talerzyków, więc może jej się to przyda. Dziadek, tak, do dziadka. Nie tylko będziemy jechać, mam nadzieję, do Polski, tylko musimy małej zrobić paszport. Jesteśmy umówieni też do ambasady właśnie. No i myślę, że za jakieś półtora miesiąca będziemy mieć na pewno już paszport, także będziemy jechać też do Polski. Dobra. A teraz będziemy zawijać wszystko w papier. Może coś tam z Wami jeszcze pogadam przy okazji. Tak, ja Wam powiem, tych czajników tureckich, to mam naprawdę dużo, ale taki podstawowy w domu, to mam taki tutaj malutki, widzieliście na pewno. On jest tak na 6 takich szklaneczek, o, troszeczkę takich, nie tych mniejszych, ale tych większych. Elif, mama rozmawia. To mam właśnie ten czajniczek, go używam praktycznie codziennie. Jeśli przychodzą goście, to mam z wielkości czajnik, takiej wielkości czajnik jak ten i on jest właśnie, jak więcej mam gości. I jeszcze jeden Michał kupił, on jest w ogóle olbrzymi, jeszcze chyba raz taki jak ten. I on jest nowy, zapakowany i jeszcze go nie używam ani razu. Powiem Wam, że fajnie dużo nam się miejsca zwolniło. Mamy tylko jedną szafkę teraz z szklankami, kubkami i tak dalej. Tu mamy talerze, miseczki. No i tak jak Wam mówiłam, muszę kupić sobie jakiś ładny zestaw w Turcji, więc na pewno będziemy wspólnie chodzić i będziemy wybierać talerze, miseczki i tak dalej, taki zestaw. Tak, Elifoś. A dzisiaj tego się nazbierało multum. Fauna jest taki szklany właśnie z Jim Beama, jak tam jakiś whisky kupywał czy coś. On mówi, że to ja zbieram szklanki, ale to nie jest prawda, to on zbiera szklanki. To wszystko to właśnie on kupywał. Te Coca-Coli są z McDonalda, gdzieś tam jadł na przerwie ze znajomym czy coś. To właśnie była taka promocja, że do zestawu były szklanki Coca-Coli. Tak jak widzicie, jest tego dużo, już dwie zapakowane. Nie, cztery, w sumie trzy zapakowane. Tutaj są, też oddałam cioci sporo tych szklanek, więc było ich też sporo. Jak widzicie, z tych Jack Daniels, Jim Beam, tego też jest dużo, i koledzy mu trochę dali, i Hakan kupował to. Tu mamy jeszcze stare takie szklanki z Rotterdamu, naprawdę bardzo stare, zobaczcie. Ta też jest właśnie z Rotterdamu przywieziona, te mam też przywiezione z Holandii, także mam z takich starych troszeczkę pamiątek. Elifuś! Tutaj też mam przywiezione z Holandii, jedna została. Mały w ogóle worek jest śmieci,
jakieś tam, bo tu robiliśmy porządki, jakieś tam, wiecie, stare cukierki, jakieś stare ciastka, tego się naprawdę uzbierało trochę, i uzbierał się cały worek normalnie śmieci. Elifa! Nisa śpi, Nisa. Tak, także ja się biorę za pakowanie tego. Just find it and take it, don't ever regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like Także jeśli chodzi o organizację tego wszystkiego, to wziął się za to Hakan, tak jak wam wspominałam. Bo powiedział, że tego wszystkiego jest za dużo i że trzeba z tym zrobić porządek. Także ten filmik to dzisiaj jego zasługa, że żeśmy nagrali przy okazji sprzątania. Także on lubi takie rzeczy robić gdzieś tam właśnie. Ja nie lubię za dużo takich rzeczy niepotrzebnych, co jakiś czas robię, właśnie takie remamenty, jak ja to mówię. I Hasia też nie lubi, jak jest za dużo rzeczy, więc stwierdziliśmy, że to już będzie właśnie pora. O, zobaczcie, już się zaczynają święta i w gazetce, w Jusku. I teraz zmienili nazwę, kiedyś była inna nazwa w Niemczech. Teraz jest już jest taka, jaka powinna być, czyli Jusk, bo oryginalnie wszędzie jest Jusk, a tutaj była jakaś dziwna, długa nazwa. I jest fajna pościel na święta i nie droga, 12,50. Także co jakiś czas ja zawsze też robiłam takie remamenty, że tak powiem, i wyrzucałam sporo rzeczy. Ogólnie sporo mam też do wywiezienia też do Polski, takich, które mogą się komuś jeszcze przydać. Ja się staram nie wyrzucać właśnie takich rzeczy jak szklanki albo jakieś rzeczy takie z domu, bo wiem, że są ludzie, którzy potrzebują i komuś może się to na przykład właśnie przydać. Więc jak zawożę do Polski, to albo babcia komuś oddaje, albo siostra komuś oddaje. Także ten, nie chwalę, bo się zbije. Także zawsze ktoś to jeszcze może wykorzystać. Proszę. No i zawija jak świstaczek. Elifuś, to są duże szklanki. Brawo! Ale ładnie pakuje, Junia. Ale masz tu taką malutką, chcesz taką zawinąć? Nie! Proszę. Danke. Danke, danke. Danke. No. Także... Oj, Juni, bo się zbije. Nie. Ja będę z Eli właśnie pakować. A później będę dla was montować ten filmik. Jeszcze wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko ogarnęliśmy. Sobie zobaczycie. Agan się zmęczył. Proszę cię wykąpać teraz. Cześć, jasne. Co Eli zrobił? Eli jest tak, tu worek. I to są prezenty. Ta, dzieci już marzą o tym. Nie, dziadek jest nie. Nie, no przyjdzie. To nie był dziadek. No był, bo Mikołaj mu dał taką pracę, że miał się przebrać, wiesz? Właśnie. On to kupił. Tak, tak. Dzieci chcą jechać strasznie na święta do Polski i właśnie mamy też taki zamiar. I w 2019 roku właśnie mój tata przebrał się za Mikołaja i żeśmy... I dzieci go rozpoznały oczywiście, wiadomo. I Eni właśnie namalował taki rysunek, którym pokazywał, że dziadek był przybrany za Mikołaja z wielkim workiem prezentów, tak? Nie. Ale czy nie przyjdzie ho, 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 Mikołaj? Nie. Przyniesie ci prezenty? Nie. A co ty chcesz w prezencie od Mikołaja? Co ty nie chcesz w prezencie od Mikołaja? Jaju. Kinder jajko tylko chcesz? No. Ojej, co, no to przyniesie ci to Kinder jajko, tak? No, taki Elzy nie chciałaś? Nie. Elzy chciałaś swoją? Nie. I co jeszcze? No. Musicie nam się wybaczyć za ten bałagan wszędzie. Ale takie to są właśnie prace, nie Lipuś? Eli też lubi nam pomagać. Chłopcy w pokoju malują obrazki. Jak przed chwilą właśnie jeden przyniósł. Co mam tutaj? Nową kartkę? Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.
wam, że dosyć częste pytanie ostatnim czasem i to nie tylko na kanale, ale również jeśli pójdę do lekarza, jeśli pójdę gdzieś tak wiecie, niemieckich urzędów, że tak powiem, i ktoś zobaczy, że mam czwórkę dzieci, to pierwsze podstawowe pytanie to jest, czy mój mąż mi pomaga? No, jesteście już troszeczkę z nami na tym kanale i na pewno zdążyliście zauważyć, że Hakan mi naprawdę dużo pomaga, pomimo tego, że pracuje, on po pracy przychodzi, dosyć często robi sobie też obiad, bo ja teraz się nie wyrabiam, a jak byłam w ciąży, to też nie zawsze mi się chciało ten obiad zrobić, powiem wam szczerze. Więc dosyć często on też gotuje, jak widzicie, odkurza, organizuje i to nie jest to, że teraz obo jest czwarte dziecko, tylko tak było zawsze. Pamiętam, mieszkaliśmy w Holandii, to nawet potrafił umyć okna, jak ja pracowałam, on miał chwilę wolnego. Dzieliliśmy się tak po prostu tymi obowiązkami w domu. To nie, że... Co mieli? Te szaleczki? Nie. To nie, że ktoś tam mi kiedyś napisał, że muzułmanin i pewnie ja wszystko za niego robię. Mój Haka ma dwie ręce, dwie nogi i to są nasze wspólne dzieci, więc on ma takie same obowiązki, jak i ja mam jakieś obowiązki, więc dzielimy się nimi wspólnie. Także zresztą no, sami możecie zauważyć, jak to u nas wygląda. Byłam ostatnio w takiej pani właśnie w urzędzie i ona też się nie... Nie myśl, bo zbijesz. Ona też się mnie zapytała, czy mój mąż mi pomaga. To ja jej od razu powiedziałam, że tak, bo to są nasze wspólne dzieci, nasz wspólny dom, jesteśmy małżeństwem i on ma taki sam obowiązek pomagania mi, jak i każdy inny, wiecie, facet powinien swojej żonie pomagać. Więc obowiązki ma, także pomagam, że zazwyczaj Turcy zakładają tak ręce i że nic w domach nie robią. Owszem, są tacy Turcy, co tak też robią, ale mój mąż jest nauczony pomagania, mój mąż mi pomaga w domu. Zresztą ja bym nie chciała lesera, że tak powiem, męża. Znam też takich Polaków, którzy traktują swoje żony jak sprzątaczki w domu, niestety. Podaj, przynieś, pozamiataj. A u nas musisz zauważyć, że obowiązki są zielone. Ja też wszystkiego nie pokazuję, ale kiedyś wam nagram taki filmik, jak wygląda u nas rutyna właśnie, szczególnie w weekend. Tak, żebyście mogli zobaczyć, zaobserwować, co Hakan robi w domu. I tak wygląda po. Tu mamy wszystkie talerze, szklanki, miseczki. I teraz mam tylko jedną szafkę ze szklankami, a miałam dwie, czyli dużo się pozbyliśmy. Tak to tutaj wygląda. Tutaj jest operacja dinozaura, bo dinozaurowi odpadła rączka i trzeba go skleić. Posprzątaliśmy też tutaj, miałam takie właśnie garki, mam i tak dalej. Tutaj miałam właśnie te talerze i miseczki, dałam sobie takie plastiki, które rzadko używam. No i tutaj chyba przeszła rewolucja największa, bo tutaj mamy takie, wiecie, rzeczy, które co chwilę sprzątałam, co chwilę były zawalone. Tu jeszcze muszę kupić koszyczki, ale jest wszystko poukładane, także tak to teraz wygląda. Także zwolniło nam się dużo miejsca i mamy zrobiony porządek. W sumie dzięki mojemu mężowi, który tam właśnie siedzi i słucha, co mówię. Dobrze, że nie wszystko kuma.